Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Dzisiaj zapraszam Was do Mossman Gorge. To jest miejsce, gdzie są piękne wodospady, rzeki i przecudny las deszczowy, po którym spacer jest zawsze bardzo piękny. Zanim wybraliśmy się do Gorge, to mieliśmy przyjemność być świadkami, jak para ludzi ryby łowiła siecią. Jeszcze czegoś takiego nie widziałam. U nas w Australii Zachodniej zwykle jest zbyt duża fala chyba na to, żeby siecią łowić, albo może jest to zabronione. Ja nie wiem, bo my ryb nie łowimy, ale to było ciekawe patrzeć i tam zawsze coś w tej sieci oni tam sobie znaleźli. A my tak sobie pomiędzy plażami i lasem deszczowym urzędujemy i siedzimy sobie w tym ciepłym tropiku. Jest nam dobrze. Pytacie się o moją kondycję, o mój stan, pytacie się, co ja robię, czy dalej używam marihuany i tak dalej, więc już od 3 miesięcy nie używam marihuany, cały czas używam maść, którą jest zrobiona z całych roślin marihuany plus olej kokosowy. To jest dosyć długi proces, żeby to zrobić. Wszystkie przepisy są na internet, bardzo łatwo jest to znaleźć, jak ktoś jest zainteresowany. I taką maść Janusz mi szykuje, to zabiera cały dzień i ja używam do smarowania. Jest to świetne na bóle, pomaga, z tym, że nie trzyma to bardzo długo. Przez pół godziny, może godzinę ból zabiera ten pierwszy i pozwala na przykład usnąć i tak dalej. Dla tych, którzy cierpią na takie kondycje. Ja używałam marihuany prawie przez 7 miesięcy i po prostu mój organizm już odrzucił to i nie bardzo, po prostu ja zaczęłam słuchać swojego ciała. Widzicie, te chmury tak cały czas na tych górach wiszą i dostarczają wodę do tego przepięknego tropikalnego lasu, który jeszcze został nienaruszony ręką człowieka, przynajmniej tam na wzgórzach, bo jak widać, u podnóża już jest wszystko wykarczowane i trzciną cukrową obsadzone. Także nie używam oleju, może od czasu do czasu używam, że tak powiem, oparów od tej rośliny. I to jest wszystko. Żywię się dobrze. My idziemy teraz właśnie do Mossman Gorge, do przepięknego lasu, który należy dzisiaj do aborygenów. Wywalczyli sobie to dosyć ciężką drogą, bo nie jest łatwo wyrwać od rządu z powrotem ziemię, która została im zabrana, ale ten kawałek zdołali i to wszystko należy do nich. Myśmy pierwszy raz weszli w trzcinę cukrową. Nawet Janusz odkroił kawałek. Tutaj niemiecki turysta przyszedł zainteresowany patrzeć, cóż to my robimy, bo też go ta trzcina tak interesowała. Janusz z trudem, małym kozikiem odkroił. Jest to pyszne, bardzo słodki, taki syrop. Można jechać do tego Gorge autobusem, co kosztowało chyba $15, a to było 3 km, albo przejście piechotą, tak jak myśmy wybrali i wielu europejskich turystów. Australijscy turyści raczej wolą jazdę autobusową. Bama Bubu, tak się nazywa ulica, tak aborygeni nazwali w swoim języku Bama Bubu. A to są ich domki, które tam stoją. Wszystko jest ogrodzone. Wstęp dla nas jest wzbroniony. Nie wolno nam tam wchodzić. Możemy tylko z daleka pooglądać. To są tak zwane community. I oni mają tam trochę swoich praw. Trochę sobie żyją inaczej. Ale są na swoich terenach, które tradycyjnie należały do nich. Ktoś z Was się zapytał niedawno, gdzie są aborygeni tutaj w tym północnym Queensland. Jak nagrywam, to niewiele ich widać. Zobaczcie, lodówki, pralki stoją na zewnątrz, domów nie są w środku. To jest dosyć popularne w tropiku. Więc w którymś z parków była tabliczka, która ogłosiła, że aborygeni, którzy mieszkali tu na tych terenach, wymarli w zasadzie prawie wszyscy na grypę. Taka jest oficjalna wersja, chociaż pod spodem były wersje aborygenów, którzy twierdzą, że zostali otruci. Jaka była prawda, tego dzisiaj nikt nie wie. W każdym bądź razie nie ma tutaj ich. Zostali wywiezieni albo faktycznie wymarli na grypę. Wracając do mojego leczenia, tak jak powiedziałam, marihuany nie używam. Wielu z Was się pyta, dlaczego ja nie idę do lekarza, dlaczego nie szukam
lekarskiej pomocy. Ja po prostu, nie ma dla mnie pomocy. Słuchajcie, żaden lekarz nie jest w stanie mi nic pomóc. Ja próbowałam na początku, miałam szczere chęci, żeby skorzystać z medycznej opieki, ale niestety nie miała ona mi nic do zaoferowania. Z ich leczeniem dawali mi 18 miesięcy bez leczenia. Dawali mi tylko 6 czy 7 miesięcy życia. Ja już przeżyłam 18 miesięcy bez leczenia. Sama chodzę cały czas, mam bóle, to prawda, ale oprócz bóli fizycznie czuję się zdrowa i w pełni sił. Oprócz tego, że mam dietę dosyć taką inną, zmienioną, dużo owoców i warzyw, zajadam codziennie pestki od jabłka, zajadam bardzo dużo owoców z cynamonem, do tego łyżeczkę miodu codziennie, cukier jak używam to tylko cukier kokosowy. Przestałam słuchać to, co jest napisane, co kto mi mówi. Po prostu słucham tylko i wyłącznie tego, co moje ciało mi mówi, czego pragnie, na co mam chęć, na co mam apetyt. Śpię bardzo dużo, prawdopodobnie zmęczona jestem może bólami i dosyć dużo śpię, ale jak to mówią, sen to zdrowie. No i mam nadzieję, że w końcu... Zwłaszcza jak się ze mną śpi. Że w końcu któregoś dnia to przejdzie jak zły sen i pójdzie w zapomnienie. Ja przestudiowałam bardzo dokładnie wszystko, co było możliwe na temat raka, wszystkie informacje, zanim podjęłam taką decyzję, żeby się odciąć od systemu medycznego. Nie było to proste, to była bardzo ciężka decyzja. Ja to bardzo dokładnie przestudiowałam i zebrałam wszystko, co tylko możliwe. Tym, którzy są zainteresowani, radzę bardzo, bardzo polecam wysłuchanie doktora Liptona Bruce. Tutaj podam linki do jego, po polsku, do jego prelekcji Nowa biologia, która mi zmieniła zupełnie pogląd na świat i pogląd na wszystko. I Greg Braden to następna osoba, która zmieniła moje poglądy, Divine Matrix, i każdemu polecam, żeby z tym materiałem się zapoznał, a zobaczy, że świat się bardzo zmienia i wszystko to, co wiedzieliśmy, dzisiaj nie działa i odkrywamy po prostu nowe rzeczy jako ludzie. Idziemy do przodu i to jest normalne. To się nazywa, że tak powiem, postęp, ewolucja i tak dalej. Spacery przez las tropikalny są tak przyjemne. Oglądanie tej roślinności, która jest tak fascynująco inna od tego, co znamy, jest bardzo, a to bardzo przyjemna. I ta cisza, chociaż w tych miejscach, gdzie łatwo jest dojść, jest bardzo dużo turystów, ale większość z nich nie odchodzi dalej niż kilkaset metrów od głównego punktu, także jak troszeczkę dalej się pójdzie, myśmy się wybrali na wycieczkę kilkugodzinną, tam była kompletna cisza i kompletna dzicz. Chciałam jeszcze, a to jest korzeń, która taka rura, drzewo wypuściło po wodę do rzeki, po prostu niesamowite. Chciałam wam powiedzieć również, jak bardzo używam oleju kokosowego. Virgin, to jest dziewiczy olej, używam go do smarowania skóry, oczywiście do mycia zębów. Włosy myję tylko i wyłącznie mydłem zwykłym, nie perfumowanym, takim najprostszym, i do ciała też tylko tego używam, żadnych kremów oprócz oleju kokosowego. I twarz smaruję olejem kokosowym z marihuaną. Bardzo mi to pomogło na zatoki. A to jest, słuchajcie, rynna. Tutaj, ponieważ tropikalne deszcze są takie silne, nie robi się rynny na samym dachu, tylko takie korytko właśnie na dole bardzo często. Cały ten kompleks jest obsługiwany przez aborygenów. Ja pierwszy raz się z tym spotkałam, chociaż 30 lat w Australii żyje, oni niechętnie adoptują się do naszej cywilizacji. Niełatwo im się tego wszystkiego prawdopodobnie nauczyć. Jest to dla nich ogromnie nowe i nie radzą sobie z tym, a tutaj świetnie to zostało zorganizowane i w zasadzie cały ten kompleks prowadzony jest przez aborygenów, jak również do nich należy. Oczywiście wszystko jest opłacane przez rząd. Wygląda, że funkcjonuje to fantastycznie. Bardzo było tutaj przyjemnie, muszę powiedzieć. Wejście do Gorge samo z siebie jest za darmo, chyba że ktoś chce skorzystać z autobusu,
który go przewiezie 3 km do samego Gorcz za $15 od osoby. To są te autobusy, też są kupione przez rząd i są do dyspozycji właśnie aborygenów, którzy mieszkali w tych domkach, które wam tam pokazywałam we wcześniejszym filmiku. I w tak pięknym miejscu sobie zrobili właśnie swoją osadę i sobie tutaj mieszkają, tak jak mieszkali tysiące lat temu. No może odjąć domy. Jeszcze chciałam wam powiedzieć, że codziennie wypijam sok z jednej lub z dwóch cytryn. To już jest dla mnie jak religia. Popijam olej z konopi, jeden łyk. Zajadam skorupki od jajka, żeby mieć wapno i tak dalej. A teraz, ponieważ jestem w tropiku, gdzie są przepyszne owoce, żywię się pawpaw, które kupujemy prosto z farmy od farmera. Takie, które dojrzały na drzewach, one są zupełnie inne i są przepyszne. Oczywiście wszystkie metody, które ja używam, to jest moja decyzja. Każdy taką decyzję musi sam podjąć i znaleźć, co jest dla niego najlepsze i w ten sposób działać. Nie mówię nikomu, że to jest dobre, czy to jest złe, ponieważ ja sama nie wiem, jak to będzie dla mnie służyło. Wiem jedno, że bez leczenia lekarze dali mi 18 miesięcy temu, dali mi 6 miesięcy życia, 7 miesięcy. Powiedzieli w każdym bądź razie, że nie dożyję końca roku 2014. Jest sierpień 2015 i ja jestem pełna sił i pełna życia. Także proszę już nie przysyłajcie mi więcej żadnych metod leczenia. Ja wszystkie znam, wszystkie przestudiowałam i wybrałam to, co uważam dla mnie jest najlepsze. Życzę każdemu, kto cierpi na jakąkolwiek kondycję, żeby sobie z nią poradził i słuchajcie, należy słuchać tego, co wewnątrz naszego głosu, które nam mówi, w jaki sposób postępować. Życzę wam przemiłego dnia, ja już kończę. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Życzę jak zwykle uśmiechu i radości. Ja jestem Hania i do usłyszenia.